Czasem chciałbym jak kot mieć wyjebane na to wszystko. Dupy chcą cię w łóżku, nie martwisz się o swoją przyszłość. Jednak życie marzeniami weryfikuje rzeczywistość. Nie radzę sobie z wyzwaniami, scenariusz chyba pisał Hitchcock. Nigdy nie byłem i nie będę głosem pokolenia. Spełniam swe marzenia, debili niszczę od niechcenia. Nie potrzebuję na to żadnego przyzwolenia. Wiesz, nie mogę w to uwierzyć, ręce same opadają. Dziecko z podstawówki idzie z odpaloną fają. A ja zastanawiam się, dokąd ten świat zmierza. Co powoduje, że ludziom głupota w łeb uderza. W sumie też nie byłem święty i nie zgrywam tu papieża. Chyba działa na mnie ta ogólnopolska znieczulica, bo nie przyjmuje się tym wcale, a poprawa nie zachwyca. I zaciera się granica między wczoraj a tym co dzisiaj. Masz dość monotonii, lepiej do niej się przyzwyczaj. Wracam do pierwszego wersu, chyba mam ten stan. Jednak drugi się nie zgadza, bo do łóżka idę sam. Coś od świata mnie odgradza, może to ten ham, który przecież siedzi głęboko w każdym z nas. Nie zamierzam trafić ją do wielkich mas, bo to mój debiut, ale jeszcze nie mój czas. Mam jak na razie zbyt wiele myśli w głowie. Czy jakikolwiek sens ma to, co do tej pory robię? Czy ktokolwiek w ogóle moje traki puszcza sobie? Chociaż znaki od ludzi mówią, rób to dalej ziomie. Nie chcę biegać po klubach, chyba wolę po barach. Po prostu skupiać się na drinkach i kolejnych trackach. Ponoć wybór zawsze jest, więc wybieram swoją pasję. Dla rodziny to straszne, lecz przyznają kiedyś rację. Teraz szklanki w górę, za sukces i nieskończoną motywację. Nieskończoną motywację.